Dzień dobry do Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałbym przedstawić Wam kilka zasad, kilka rozwiązań związanych z przygotowaniem rozgrzewki. Pamiętajcie, rozgrzewka jest bardzo ważna. Nie bagatelizujcie jej, ona zabezpiecza nas przede wszystkim przed następstwami potem kontuzji, jakichś naciągnięć. Jakby pięć zasad takich głównych. Pierwsza to jest na pewno przenieść nasz stan odpoczynku w stan ruchu. Druga zasada jest to podgrzać temperaturę pracujących mięśni. Nasz organizm działa trochę podobnie jak samochód. Jak na początku ruszacie, to popatrzycie na spalanie, to ono jest bardzo, bardzo wysokie. On nie jest rozgrzany. Jak osiągnie temperaturę taką, powiedzmy, około 90 stopni, prawda, wtedy on mniej pali, lepiej nam jeździ. Podobnie jest z naszym organizmem. Jak jesteśmy rozgrzani, ta ekonomika biegania i wszystko, co robimy, staje się dużo łatwiejsze, dużo prostsze i przede wszystkim mniej nas to wszystko kosztuje. Kolejną zasadą to jest przygotowanie aparatu kostnego, więzadłowego, naszego w ogóle aparatu ruchowego do tej części jakby głównej, czyli do tego, co robimy później. Czy to jest ten trening bardziej intensywny, bardziej jakiś skomplikowany, czy zwykłe truchtanie, joggingowanie. Tam wtedy tej rozgrzewki wiele nie musimy robić. Im bardziej złożone, im szybsze odcinki, tym musimy się bardziej do tego przygotować. Kolejnym jest to przeniesienie na wyższy poziom układów oddechowych, układ krwionośny, żeby ruszyć, no i też przetarcie tych dróg nerwowych, czyli tych automatyzmów, które rozpoczynamy, które uruchamiamy podczas potem części głównej. No i jeszcze jednym, bardzo ważny, to co się dzieje przed zawodami również, to obniżamy nasz poziom stresu. Rozgrzewka to też ma na celu właśnie to, żebyśmy się uspokoili, już przygotowali, byli pewni siebie, dlatego też te rzeczy pozwala nam jakby zrobić.